W dzisiejszym odcinku będziemy mogli używać tylko i wyłącznie piły, żeby wygrać grę. Czy nam się uda? Oglądajcie do samego końca. A więc widzę, w dzisiejszym odcinku, tak jak powiedzieliśmy na samym wstępie, możemy używać tylko i wyłącznie nowej piły. Nową piłę oczywiście możemy znaleźć na tej miejscówce w stodole. Także lecimy tam, bierzemy tyle pił, ile jest to możliwe, no i staramy się wygrać mecz, chociaż będzie bardzo, bardzo ciężko. I teraz ja wam radzę się skupić, ponieważ jest tu coś, co pomoże nam wygrać grę. Także spadamy, patrzymy, czy tutaj nikogo nie ma. Chyba nikt tutaj nie leci. Ja nie wiem, czy ludzie w ogóle wiedzą, że tutaj akurat są piły, a być może tej piły po prostu nie lubią. Spadamy, bierzemy. Mi się wydaje, że może nie, że ludzie właśnie nie lubią, tylko ciężko jest z nią wygrać. Także ja zbieram od razu tutaj leczenie. Lecę po piłę, bo piła jest... Gdzie ta piła jest? Halo? Ej, tu są, Rafał, dwie dodatkowe. Nie widzieliśmy. I tu leży na stole. Będziemy mieć więcej pił. Tak, ja mam tutaj na stole, zabieram sobie tą ze stołu. Ja w ogóle fioletowego auga znalazłem, więc będę go musiał wsadzić do namiotu. Ewele, jak będziesz miała namiot, to mów. Tutaj mamy piły, zobaczcie, cztery piły mamy. Albo dobra, wyrzucam tego auga. Jedna, druga piła, trzecia piła. Łocie, panie, ja mam cztery piły, a ty? Ja mam trzy piły i teraz może takie ściany zabiorę. Może warto będzie takie ściany zabrać. I mam rybki. I możemy wypić... Albo dobra, to sobie wypijesz tą rybkę. Ja zbieram w ogóle amunicję i to jest bez sensu, bo no, tutaj nie da się zbierać amunicji. No właśnie, bo piła ma ograniczenie. Jak możecie zobaczyć, mamy po 12 użyć. Ale jedną piłę musimy wyrzucić, ponieważ będziemy mogli mieć tylko trzy piły. I Ewela, teraz zapraszam ciebie za mną. Tej podki nie bierzemy, ponieważ mamy tutaj... Tutaj drwala, który sprzedaje ślurpownicę. Także, panie kapitanie, proszę sprzedać nam ślurpownicę. No i jak widzicie, nasz cały ekwipunek jest gotowy. Czy ja też mam sobie kupić ślurpownicę? Oczywiście, oczywiście, kup ślurpownicę. Okej, czyli mamy dwie ślurpownice, widzowie. Zbieramy macy. Oczywiście musimy mieć jak najwięcej maców. Dlaczego? Dlatego, że, no jak wiecie, mamy tylko i wyłącznie piłę do gry. Jedyne, co nas może w dzisiejszym meczu uratować, to właśnie ta ślurpownica, bo jak ktoś tam będzie w strefie, to może wtedy zginie i my to jakoś wykorzystamy ten moment, bo naprawdę tym czymś jest mega ciężko trafić. Nie wiem, czy już graliście tym, ale naprawdę jest ciężko. Jeśli chodzi o obrażenia zadawane, jest to 60 w gościa, ale Ewela, da się jeszcze przytrzymać i można ciąć gościa za 8. Czyli nie naciskamy klawisza, tylko cały czas trzymamy i wtedy tnie, tak? Dokładnie tak, ale na razie może tego nie używaj, żeby po prostu, no, nie... zmarnować jednej piłki. Przetestujemy w praktyce na ostatnim gościu, gdzie będziemy robić wina. Czyli zobaczcie, mamy dużo leczenia, ponieważ mamy dwie ślurpownice. Strefa jest zlokalizowana na dole mapy, więc dobrze by było rzeczywiście mieć dużo matców. U mnie na razie jest ciężko, ale staram się. Podmienimy sobie tutaj. Odrodzili się na blisko. No to Ewela, ty tam uważaj w takim razie. Ja zbiorę te pojemniki jeszcze i lecimy. Ja zbieram drewno, ja mam 500 maców tylko, a zbieram cały czas, nie wiem, jak, o co chodzi. W ogóle nie wiem, czy słyszeliście odgłos tej piły, patrzcie się. I to jest przerażające, co? Jest. Takie coś na Halloween powinni wprowadzać. Wiecie co, ja chyba muszę się trzymać bardziej Rafała, więc za chwilę zmykamy do niego, żeby mnie tutaj za chwilę nikt nie podjechał, bo z taką piłą, no to będzie ciężko. Na pewno teraz będziemy musieli unikać walki, także dopóki nie zbierzemy maców, no to musimy po prostu mega uważać. A ja mam tego, mało... Złote te bronie. A wymieńmy sobie samochód. Ja muszę sobie ślurpownicę użyć, bo ja przecież nie mam, a chodzę tak. Okej, jedziemy dalej. Jedziemy gdzieś może na ubocze strefy, coś takiego. Tak jak Rafał powiedział, na razie musimy omijać ludzi, a później po prostu robimy wjazd na sam koniec. Okej, widzowie, okazuje się, że znaleźliśmy lamę, tylko nie mamy jak jej wyeliminować. Trzymajcie kciuki, żeby nam nie zwiała. Czekajcie, a ten kamień jakby? Ja jej w ogóle nie widziałam. Tam u góry gdzieś ona była, ja jej w ogóle ani razu nie widziałam. To może była ta lama widmo. Ej, no była tu na pewno. No na pewno, bo zaznaczyłeś i widziałam, ale tak jej tutaj na mapie nie widziałam. Widziałam tylko oznaczenie. Tutaj, widzisz, szła tędy. To uciekła jednak. I mgła się zrobiła, więc dla nas to jest na plus. Jedziemy gdzieś tutaj na dół i pozbieramy jeszcze kamień albo coś takiego. Albo wyjdziemy sobie na skałę, być może tutaj, no nie wiem. Nasz samochód już powoli zdycha. No musimy gdzieś się skampić. Tutaj jest zrzut tam, gdzie jedziesz, także może ktoś tam być. O, właśnie rozwala ktoś zrzut tutaj z góry. No tylko nic nam z tego zrzutu. Ale nie, o to mi chodzi, żeby uważać, żeby ludzi nie było. Nie wiem, tu do góry wyjedziemy? Dobra, dawaj. To tutaj bili stąd, nie? O, sam goście. No mamy trochę przypał. Dobra, Ewela, idziemy tutaj. Podmieniamy ściany, tak? Tak, musimy. Dobra, Ewela, ja się proponuję w ogóle nie ruszać. Nie ruszajmy się, no jest lipa, bo nie za bardzo będzie co zrobić, jak oni nas będą dojeżdżać. Zapalili nam chatę. Tam się biją u samej góry. Ej, to będzie mega ciężkie. Czekamy na ostatnią strefę i wtedy zaczynamy strzelać. Ktoś tu przyjdzie na bank.
Będziemy musieli uciekać w razie czego. Szkoda, że nie mam jakiegoś rifta, nie? 10 ekip jeszcze. Ale czemu jest w ogóle tak dużo ludzi? 17 osób jest. Tu już powinno być, nie wiem, 8 osób albo coś takiego. Dobra, 4, 3, 2, 1. Dobra, jest git. Mi się wydaje, że ktoś tu jest, wiesz? Dawaj, lecimy. Dobra, przejdziemy się i wybudujemy. Dobra, jesteś? To co, możemy już coś atakować może z tej piły? Uważaj tam z góry. Jezus, jakie to jest okropne. Trafimy? Nie trafimy. Przecież to w ogóle nie jedzie. Dobra, ja tam gdzieś dałem. I na prawo jeszcze jest typek, uważaj. Tam te aury, musimy te aury atakować, Ewela, bo one będą mocne. Ale tym trafić to będzie jakiś dramat totalny, no. Ja zabudowałam się od góry tu. I patrz, Ewela, tam się budują do góry, widzisz? Tak, właśnie widzę. Ja tam dałem wiertło. Weszło tam. Jak ty tak do góry robisz? No, podskakuję. Oni chyba są sterowani w nas? Nie wiem, ale tym nie trafi. Ktoś tu na dole jest pod nami w takim razie, bo oni tu strzelają. Możliwe. Musimy na te aury, Ewela, na razie. Dostał 60, no niesamowite, trafiłem, no coś pięknego. Uważaj, bo moje ma wupy. Ewela, ja proponuję się wybudować trochę do góry. O Jezus. Wyszło mi samo z tego zwieczka. Jest tak, ta dwójka, jeden pod nami. Ej, ty nie chcesz wiedzieć, co ja zrobiłam. Trzy składy są. 5 osób powinno być, a jest 6. To edytujesz, a dobra. Tu pod nami, widzisz, pod nami. On będzie chciał wyjść do nas chyba. Oni się tam klepią. Uważaj, bo ten do ziomek z dołu. No właśnie. Trzymaj kciuki, Ewela. 6 osób. 3 drużyny, czyli no podwójce. Ja tam te piły niby daję, ale... Mam 20 jeszcze. Dwójka. Ej, wyjeżdża. Dostał. Spadł. Ej, jest dobrze, Ewela. Moje jeszcze nikogo nie uwaliły. Dostał. Jest w strefie. Żebyśmy się nie podwalili, znając moje szczęście, to ja nas... Co tu się wydarzyło? Jest. Pod nami. Dostał. Dostał. Leży. Super. Schodzimy. Oj, wyleceli do góry. No w wieczku. Akurat mi wleciał do wieczka. Nie doleci. Chociaż doleciało. What? Nice. Ty, kto to za... Rafa. Dwa składy. Czwórka. Oni chyba mają mało matców. Co oni robią? Na miecie się chowają. Dobra, Rafał, to jest nasze, musimy to wybrać. Dostał 60, dobra. Dobra, super. Dostał? Ba, zeszli na dół. Dobra, otwieram tu. Sam sobie rozwaliłeś, czy mi się wydaje? Nie wiem właśnie. Oni są na dole. Dostali dwa razy! Trzymaj górę, Ewela. Wychodzi tu. Wychodzi, Ewela. Leży jeden. Dostał. Dobra, będzie leżał. Na dole strefy.